Tunel pod Świną to najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce. Razem z drogami dojazdowymi liczy ponad 3 km, z czego część tunelowa stanowi około 2 km. Do tej pory komunikacja z miastem Świnoujście odbywała się poprzez promy, które miały ograniczoną przepustowość i funkcjonowały w zależności od warunków pogodowych. Nowe połączenie znacznie skróciło czas podróży między wyspami Wolin i Uznam i ułatwiło życie mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym ten region kraju w sezonie letnim. Wartość inwestycji to ponad 900 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty, czyli prawie 800 milionów, została przekazana przez Unię Europejską. Pozostałą część środków na budowę tunelu zapewniła gmina miasto Świnoujście. Tunel w Świnoujściu to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Polsce od dekad. Zrealizowany został w zgodzie z najwyższymi europejskimi standardami bezpieczeństwa. Tunel posiada innowacyjne systemy radiołączności, instalacji hydrantowej czy ochrony przeciwpożarowej. Systemy połączone są tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom podwodnej przeprawy. Zadanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.